Cześć, nazywam się Paweł i dzisiaj zajmiemy się równaniem ruchu, czyli funkcją położenia od czasu, oraz funkcją prędkości od czasu. Równanie ruchu to funkcja położenia od czasu, której jedyną zmienną jest czas. Zatem taka funkcja ma działać następująco. We wzorze funkcji w miejsce t podstawiamy czas, to znaczy jakąś jego konkretną wartość, dla którego położenie ciała chcemy uzyskać, a funkcja wyrzuca nam wartość położenia. Od czego ta wartość położenia zależy? Na poziomie licealnym równanie ruchu będzie składało się być może z maksymalnie trzech części. Mówię być może, ponieważ niektóre z tych części będziemy pomijać. A zatem może to być położenie początkowe, może to być część związana z ruchem jednostajnym, albo może to być część związana z ruchem przyspieszonym. Rozpoznajemy tutaj te elementy. Takie same są w karcie wzorów we wzorze na ruch jednostajnie przyspieszony. Przykłady takich funkcji położenia od czasu. Na przykład, x od t to się równa 300 plus 5t. Tutaj powinniśmy jeszcze dopisać jednostkę, w jakiej podawane będzie położenie. W kwadratowym nawiasie za wzorem funkcji. Położenia od czasu, czy też jakbyśmy powiedzieli, zarównanie ruchu. Przechodzimy sobie do funkcji prędkości od czasu. Funkcja prędkości od czasu jest to zależność właśnie prędkości od czasu. Po podstawieniu czasu w miejscu T uzyskamy wartość prędkości, od czego ta wartość prędkości zależy? Ona będzie zależała od prędkości początkowej, jeśli taka jest. I od przyspieszenia, jeśli takie jest. Idea jest taka sama jak w równaniu ruchu, to znaczy, w miejsce t podstawiamy sobie czas, jakąś liczbę, oraz wykonując wszystkie obliczenia, jakie przewiduje wzorek, uzyskujemy prędkość po tym czasie. I tutaj mamy przykłady, powinniśmy sobie dopisać jednostki. Standardowo są to metry na sekundę. Oczywiście mogą być też inne, nie ma żadnego problemu. I tutaj widzimy, jak to ma działać. Jeżeli w miejsce t podstawiam jakąś liczbę, czy też powinienem powiedzieć czas, po którym prędkość chcę uzyskać, to dostaję prędkość po tym właśnie czasie. I tutaj przechodzimy sobie do przykładów. Do podanych tekstowo sytuacji ułóż równanie ruchu oraz funkcję prędkości od czasu. To przepiszmy sobie może te ogólne wzorki, które się pojawiły na dwóch poprzednich slajdach. Czyli tam mieliśmy x od t, to się równa plus minus x0 plus minus V0 razy t plus minus at kwadrat przez 2 oraz V od t równe Plus minus V0 plus minus A razy T. Ciało w chwili początkowej znajduje się w punkcie 0. Jego prędkość wynosi 10 m na sekundę i nie przyspiesza. No to patrzymy sobie na równanie ruchu. Zaczynamy zapisywać. X od T to się równa. Ciało znajduje się w punkcie 0, czyli położenia początkowego nie ma. Tutaj nic nie piszemy. Jego prędkość. Początkowa wynosi 10 m na sekundę, a więc my piszemy sobie 10t. Uzupełniamy tą część wzorku o prędkość początkową i nie przyspiesza, czyli tutaj również w miejsce przyspieszenia wpadłoby 0. Cały ten ułamek algebraiczny wynosiłby 0. Równanie ruchu x od t równe 10t. Zapisujemy sobie wzorek na v od t Mamy prędkość początkową 10 metrów na sekundę, a zatem zapisujemy 10. Przyspieszenia nie ma. Dopisujemy sobie jeszcze w kwadratowych nawiasach jednostki. Tutaj mamy metry, tutaj mamy metr na sekundę. Przechodzimy sobie do podpunktu B. Ciało w chwili początkowej znajduje się w położeniu X0 równe 200 metrów, nie ma prędkości początkowej. I przyspiesza z przyspieszeniem 2 m na sekundę kwadrat. No to jedziemy. Równanie ruchu. Położenie początkowe: x0 200 m. Nie ma prędkości początkowej, czyli ten i loczyn nam wypada. Przyspiesza z przyspieszeniem 2 m na sekundę kwadrat, czyli w miejsce A tutaj podstawiam dwójkę. Tak wygląda równanie ruchu. Dopiszmy sobie jeszcze. Metrów. Układamy funkcję prędkości od czasu. Położenie początkowe tutaj dla funkcji V od T nie ma znaczenia. Prędkości początkowej nie ma, zatem V0 będzie wynosiło 0. I nasze ciało przyspiesza. Z przyspieszeniem 2 m na sekundę kwadrat. Czyli po prostu zapisujemy sobie tą część wzorku z dwójką zamiast A. I tutaj będziemy mieli jednostkę m na sekundę. Patrzymy sobie na podpunkt C. Ciało posiada położenie początkowe X0 równe minus 200 m prędkość początkową ciała. 10 metrów na sekundę. Zwiększa prędkość przyspieszeniem 5 metrów na sekundę kwadrat. Tutaj powinien być dopisany. No to zapisujemy sobie X od T. Położenie początkowe minus 200 metrów. Prędkość początkowa ciała wynosi 10 metrów na sekundę. Czyli tutaj uzupełniamy sobie wzorek o 10. Te przepisujemy. Oraz ta ostatnia część zwiększa prędkość z przyspieszeniem A równe 5 metrów na sekundę kwadrat. Zatem tutaj w miejsce A wpisujemy piątkę. 5T kwadrat podzielone przez 2. Jednostką są metry. Układamy wzorek na V od T. Położenie początkowe dla. Funkcji prędkości od czasu nie ma znaczenia. Prędkość początkowa ciała wynosi 10 metrów na sekundę, a więc w miejsce V0 podstawiam 10. Wiemy, że przyspieszenie tutaj to 5 metrów na sekundę kwadrat, a więc w miejsce A podstawiam 5. I wiemy, że prędkość tutaj będzie w metrach na sekundę. I patrzymy sobie na podpunkt D. Ciało posiada położenie początkowe x0 równe 500 m, prędkość początkową 50 m na sekundę i ujemne przyspieszenie, a równe minus 6 m na sekundę kwadrat. Układamy. Porównanie ruchu. Położenie początkowe jest 500 m, oj, tutaj metrów oczywiście nie muszę pisać. Prędkość początkową 50 m na sekundę, a więc znowu. W tym iloczynie wpisujemy sobie 50 t. I ujemne przyspieszenie, czyli tutaj będziemy mieli minus 6t kwadrat podzielone na 2. I teraz pozostaje nam już tylko ułożenie funkcji prędkości od czasu. Prędkość początkowa to 50 metrów na sekundę, a zatem wpisujemy za v 50. Przyspieszenie jest ujemne, a więc minus 6t. Dopisujemy sobie jednostki, metr na sekundę, tutaj metr. I na tym kończymy ten filmik. W nim mieliśmy się tylko nauczyć... Co to jest równanie ruchu? Co to jest funkcja prędkości od czasu? Natomiast w kolejnych filmikach z kinematyki będziemy układać sobie takie funkcje dla konkretnych sytuacji i będziemy się tam uczyli je wykorzystywać i zobaczysz jak one niesamowicie ułatwią ci rachunki. Jeżeli ten filmik był dla ciebie pomocny, zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję. Jeżeli czegoś nie rozumiesz, coś było za szybko dla ciebie, pytaj w komentarzu, postaram się odpowiedzieć. Drogi widzu, dziękuję Ci za uwagę i widzimy się w kolejnych produkcjach.